Za sobą mam mapę terenów, na których rozgrywały się wydarzenia biblijne. Popatrzymy na Morze Egejskie, gdzie tutaj niedaleko brzegów zachodniej Azji Mniejszej znajduje się maleńka wysepka, która nazywa się Patmos. Pamiętamy z ostatniej księgi Nowego Testamentu, że podczas panowania w Cesarstwie Rzymskim cesarza Domicjana w latach od 81 do 96 Jan został zesłany na wyspę Patmos i tam na wyspie Patmos Bóg Janowi objawił swój kościół w dniach ostatecznych. Zapis ten znajduje się w księdze Apokalipsy w 12 rozdziale i wersecie 17. Dlatego otwieram księgę Apokalipsy, tam 12 rozdział i werset 17, gdzie Jan zapisał, co następuje. 12 rozdział, werset 17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie Jezusa. Jest to koniec, a właściwie końcowa część widzenia wizji niewiasty i smoka, czyli wielowiekowej walki szatana przeciwko ludowi Bożemu mniej więcej do końca czasów reformacji, do początku czasów nowożytnych. Smok przegrywa tą walkę, wycofuje się na pewien czas, przygotowuje się do ponownego ataku na Boży Kościół. Atak ten nastąpi w przededniu przyjścia Chrystusa Pana. Smok jest tutaj symbolem szatana. To nie ulega żadnej wątpliwości. Atak smoka będzie skierowany przeciwko resztce potomstwa niewiasty. Tak jest określony lud Boży w czasach ostatecznych. Resztka potomstwa niewiasty. Czasy historii tego świata dobiegają końca. Jest to ta resztka, na której zakończą się dzieje doczesności. I proszę zwrócić uwagę, że lud Boży, tutaj przedstawiony, egzystujący w czasach końca, nie jest nazwany. Nie mamy tutaj nazwy denominacji, o której pisze Jan, ale mamy przedstawione podstawowe cechy charakterystyczne, wskazujące na to, że to jest lud Boży. Kościół czasów ostatecznych, lud Boży czasów ostatecznych ma się wyróżnić dwiema szczególnymi cechami. Czytamy, że będzie akceptował biblijny dekalog, 10 Bożych przykazań. Tekst biblijny zapisany przez Jana wyraźnie mówi, że ta resztka potomstwa niewiasty strzeże przykazań Bożych. I druga charakterystyczna cecha przedstawiona w tym zapisie to ta, że resztka potomstwa niewiasty trwa przy świadectwie o Jezusie. Powinno być przy świadectwie Jezusa, bo tak jest to przedstawione w greckich manuskryptach Księgi Apokalipsy. No i moi drodzy, jeśli chodzi o świadectwo Jezusa, doskonale zdajemy sobie sprawę, że chodzi tu o dar proroctwa. W Księdze Apokalipsy w 19 rozdziale i wersecie 10 czytamy takie słowa. A świadectwem Jezusa jest Duch
proroctwa. W końcowej części wersetu 10. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Jako adwentyści dnia siódmego głęboko wierzymy, że dar ducha proroctwa w naszej społeczności objawił się w działalności i pismach siostry Ellen White. To, co napisała, jak wierzymy, prowadzona przez Boga, jest dla nas autorytetem. Nie zastępuje to Pisma Świętego. Nie stawiamy tego na równi z Pismem Świętym, ale jest to mniejsze światło, które pomaga nam zrozumieć większe światło. Lepiej pojąć to, co Bóg przedstawił w swoim Słowie zapisanym w Starym i w Nowym Testamencie. I wróćmy teraz do tej pierwszej cechy, którą wymieniłem, a mianowicie do faktu, że resztka potomstwa niewiasty strzeże przykazań Bożych. My będziemy dzisiaj rozważali zagadnienia dotyczące Trójcy Świętej. Temat dzisiejszego rozważania to świadectwo Pism Ducha Proroctwa o Trójcy Świętej, więc ktoś by się zapytał, jakie znaczenie ma 12 rozdział i 17 werset Apokalipsy w sprawie zrozumienia problematyki Trójcy Świętej. No widzicie, takie, że jeśli Kościół ma dar ducha proroctwa, jeśli w Kościele wystąpił ktoś, kogo Bóg powołał, aby rozstrzygnął trudne, sporne kwestie, to również możemy mieć pewność, że prorok pomoże nam lepiej zrozumieć kwestie dotyczące Trójcy Świętej w tym wielkim sporze, który dzieli chrześcijaństwo na dwa obozy, na trynitarzy i antytrynitarzy. Bo moi drodzy, jeśli obok mnie stoi osoba gorliwa, wierząca, która nie akceptuje biblijnej doktryny o Trójcy Świętej, a ja z kolei akceptuję i prowadzimy między sobą dyskusję, kto z nas ma rację? Kto z nas właściwie rozumie tekst biblijny? Ja powołuję się na tekst biblijny i ona powołuje się na teksty biblijne. Oczywiście ja przedstawiam to w innym świetle, ta osoba też przedstawia to w innym świetle. Kto z nas ma rację? Bo na pewno jeden z nas się myli. I w tym momencie korzystamy z daru ducha proroctwa. Jeśli ja przedstawiam prawdy biblijne niezgodnie z opinią ducha proroctwa, to ja się mylę. Ta druga osoba ma rację. Ale jeśli ta druga osoba, będąca antytrynitarzem, przedstawia nauki Pisma Świętego w świetle, któremu sprzeciwiają się pisma ducha proroctwa, to znaczy, że ona się myli, prawda? Dar ducha proroctwa pomaga nam zrozumieć, kto w sposób właściwy rozumie, interpretuje i przekazuje poselstwo Pisma Świętego, również na tej płaszczyźnie dotyczącej doktryny o Trójcy Świętej. No i teraz kwestia Bożych przykazań, tej pierwszej cechy, która jest tutaj przedstawiona w 17 wersecie 12 rozdziału Apokalipsy. Czy wiecie o tym, że wierność biblijnemu dekalogowi jest warunkiem właściwego poznania Boga? Jeśli chcecie, otwórzcie razem ze mną Ewangelię Jana. I tam w Ewangelii Jana 14 rozdział i werset 21. Ewangelia Jana 14 rozdział, werset 21. Gdzie Pan Jezus wypowiada się w następujący sposób. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. I ja miłować Go będę
i objawię mu samego siebie. Chrystus Pan uczy w tej wypowiedzi, że podstawą miłości do Boga jest przestrzeganie Bożych przykazań. Prawda? Jeśli więc przestrzegając Bożych przykazań okazujemy w ten sposób Bogu miłość i szacunek, to Bóg również będzie nas miłował i Pan Jezus dodaje, że nas także będzie miłował i objawi nam samego siebie. Proszę zwrócić uwagę na końcówkę wypowiedzi Pana Jezusa. Objawię mu samego siebie. Rozumiem więc, że jeśli ktoś albo jakaś denominacja religijna odrzuca Boże przykazania, neguje ich autorytet, ingeruje w ich treść lub zmienia je, lub w ogóle twierdzi, że są nieważne, przybite do krzyża, no coś w tym rodzaju, to tej osobie i tej denominacji nie będzie objawiona prawda o Chrystusie w sposób satysfakcjonujący. Ponieważ ci ludzie, czy ta denominacja, nie przestrzegając Bożych przykazań, zamyka się na objawienie, na pełne objawienie osoby Jezusa Chrystusa i Boga. A więc widzicie, w wyznaniach podważających biblijny dekalog często nie ma właściwego zrozumienia Boga i kwestii Trójcy Świętej. Natomiast, tak jak powiedziałem, dar proroctwa zawarty w pismach Ellen White gwarantuje, że Kościół będzie miał właściwe zrozumienie spornych kwestii teologicznych. No, akurat rozważamy Biblię na temat Trójcy Świętej, ale to nie tylko chodzi o tematykę związaną z Trójcą Świętą, chodzi również o inne biblijne tematy, co do których panują podzielone zdania i trzeba wypracować, prawda, właściwe zrozumienie tego zagadnienia. Popatrzcie, moi drodzy, na ekran. Mamy tam jeden z cytatów Ellen White, który gdybym znał w swojej młodości, prawdopodobnie nie zmarnowałbym tyle czasu na zażarte, ostre, prawda, takie ogniste dyskusje, spieranie się z antytrynitarzami. Ellen White oświadczyła, w tych listach, które piszę, w składanych przeze mnie świadectwach, przedstawiam wam to, co Pan mi ukazał. Nie publikuję artykułów wyrażających jedynie moje poglądy. Jest w nich to, co Bóg ukazał mi w wizji. Bardzo wyraźnie siostra White akcentuje, że to, co ona publikuje, to, co przedstawia ludowi Bożemu, to nie jest twór jej myśli, jej pomysłów. Ona przedstawia dokładnie to, co Pan Bóg jej przedstawił, co Pan Bóg kazał jej spisać i opublikować. I to jest bardzo ważne oświadczenie. Negując autorytet Ellen White, w pewnym sensie uderzamy w autorytet samego Boga, bo ona jest jego narzędziem w Kościele Bożym w czasach ostatnich, żeby rozwiązać jakieś problemy, z którymi ten lud boryka się. I w tym momencie chciałbym, żebyśmy przeszli szybciutko do pewnej historii Starego Testamentu. Jest ona zapisana w pierwszej Księdze Królewskiej w rozdziale 22. Otwieramy szybciutko pierwszą Księgę Królewską i 22 rozdział. I tam chcę przeczytać 14
werset. 22 rozdział, 14 werset. A Micheasz odpowiedział, jako żyje Pan, że będę mówił tylko to, co mi powie Pan. Wypowiedź tego proroka, Micheasza, osadzona jest w opisie pewnego wydarzenia, które miało miejsce w dziejach Starego Testamentu w IX wieku przed naszą erą. Wtedy w Izraelu, czyli w północnej części Izraela, panował król Achab. Oczywiście władca niewierny wobec Boga. Panował od 874 do 853 roku przed naszą erą. Natomiast na południu w Jerozolimie, w Judei, czyli w tym południowym królestwie Izraela, panował Jehoszafat, przedstawiony na kartach Starego Testamentu jako król pozytywny, wierny Bogu. Panował od 872 do 848 roku. I oczywiście w tym czasie Izrael północny toczył wojny z Aramejczykami. Achab zaprosił, czy poprosił króla Jehoszafata, aby wsparł go militarnie w walce z Aramejczykami. Jehoszafat miał pewne obawy i poprosił, aby prorok Boży wyraził swoją opinię na ten temat. Micheasz był temu przeciwny. No ale Achab po prostu uciszył go, wtrącił do więzienia i wbrew opinii proroka wyruszył na tą wojnę. Zgodnie z zapowiedzią Micheasza, Achab i Jehoszafat obaj przegrali tą bitwę. Oczywiście Jehoszafat ocalał, natomiast Achab w wyniku odniesionych ran po prostu zmarł. Tak to jest, kiedy nie słuchamy poselstwa Bożego proroka. Każdy z nas tą historię może sam sobie w domu przeczytać, bo jest to dość długa historia. Za nieuznanie poselstwa proroka Micheasza obaj królowie ponieśli klęskę, ale Achab jako ten główny prowodyr, że tak powiem, on zginął. Podobnie, odrzucając autorytet pism Ellen White, narażamy się na zwiedzenie w kwestii biblijnej nauki o Trójcy Świętej. Tak jak powiedziałem, mój przyjaciel, mój bliźni może mieć odmienne zdanie na temat Trójcy Świętej. Wygląda na człowieka gorliwego, wierzącego. W jego życiu Bóg może być priorytetem, ale jeden z nas się myli. Albo on, albo ja. Kto z nas się myli? Ten, którego opinia nie jest zgodna z opinią wyrażoną przez Boga w pismach ducha proroctwa. Dlatego w dzisiejszym rozważaniu będziemy czytali najważniejsze cytaty wyciągnięte z pism Ellen White. Będziemy się zastanawiali i będziemy po prostu starali się zauważyć, jakie było stanowisko siostry Ellen White, co ona pisała na temat Trójcy Świętej, boskości Pana Jezusa, osobowości i również boskości Ducha Świętego. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dzisiejsze rozważanie biblijne może nie mieć większej wartości dla osób spoza Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, dla których Ellen White nie jest żadnym autorytetem, ale dzisiejsze rozważanie szczególnie jest ukierunkowane czy adresowane tym, dla których
dar ducha proroctwa, który przedstawiony jest w Księdze Apokalipsy jako jeden z darów Bożych dla Kościoła Bożego w czasach ostatecznych, ma wartość, stanowi jakiś autorytet. Dziękuję bardzo.